Dzień dobry Państwu. Zazwyczaj mówię o opodatkowaniu przedsiębiorców, przedsiębiorstw, spółek cywilnych, jawnych, ZO, komandytowych, komandytowo-akcyjnych. Tamtych możliwości, żeby płacić trochę inny podatek, jest oczywiście bardzo dużo. Taki przedsiębiorca może mieć jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na trzy różne sposoby. Może mieć spółkę ZO, może mieć spółkę komandytową. Najróżniejsze możliwości tam są. I często dostaję pytanie, no dobrze, ale co z pracownikami, co z solą tej ziemi? Przecież większość ludzi to jest na umowie o pracę, na umowie zlecenie. Nie każdy jeszcze, chociaż zmierzamy w tym kierunku, ma jednoosobową działalność gospodarczą. Czy jak ktoś ma umowę o pracę, to też może optymalizować swoje podatki? Okazuje się, że tak, natomiast no nie będę ukrywał, w znacznie mniejszym zakresie niż przedsiębiorcy. Dzisiaj odcinek o tak zwanych 50% kosztach uzyskania przychodu, czyli metodzie, dzięki której osoby na umowie o pracę, czy też na umowie zlecenie, często też na umowie o dzieło, mogą płacić trochę niższe podatki. Zanim przejdę do szczegółów, jak skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, muszę powiedzieć, czym w ogóle są koszty uzyskania przychodu, ponieważ kategoria ta jest bardzo dobrze znana dla przedsiębiorców. Oni cały czas, codziennie wręcz się z tym borykają, natomiast na umowie o pracę prawie tego nie ma. Dlaczego? Mamy w Polsce podatek dochodowy. A co to jest dochód? Dochód to jest przychód minus koszty. I podatek płacimy od dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodem i kosztem. Stąd jak mamy firmę, to ta firma generuje jakieś przychody, ma też jakieś koszty. Część z tych kosztów jest kosztem uzyskania przychodu, a część nie. I te koszty, które uznajemy za koszty uzyskania przychodu, odejmujemy je od przychodu, otrzymujemy dochód i od tego płacimy podatek. W świecie umów o pracę i umów zlecenie wygląda to trochę inaczej. Tam w praktyce to my nie mamy podatku dochodowego, tylko podatek przychodowy. Jeżeli ktoś ma umowę o pracę, to ma tam tak zwane zryczałtowane koszty uzyskania przychodu na poziomie zastraszających 250 zł miesięcznie. Natomiast każdy wie, że jeżeli się pracuje, to koszty związane z tą pracą bardzo często przekraczają 250 zł miesięcznie. Trzeba kupić sobie jakieś ubranie, trzeba kupić sobie jakieś jedzenie do pracy, dojechać do tej pracy, czasem pójść na jakieś szkolenie, więc te koszty są prawie zawsze wyższe niż 250 zł, ale ustawodawca przyjmuje, że jak ktoś ma umowę o pracę, ma zryczałtowane koszty uzyskania przychodu 250 zł, które się odejmują od przychodu i dopiero wtedy powstaje dochód. I metoda obniżenia sobie trochę podatku dochodowego na umowie o pracę polega na tym, że część osób, wcale nie taka mała, może mieć znacznie wyższe koszty uzyskania przychodu, nawet 50%. Co oznacza, że jeżeli ktoś zarabia kwotę 10 tysięcy złotych, dajmy na to, od tego odejmie sobie składki na ZUS, będzie miał swój dochód, to połowa tego dochodu stanie się takim fikcyjnym kosztem. Tych pieniędzy wcale nie trzeba wydać na szkolenie, na ubrania, na dojazd do pracy. Zakładamy fikcyjnie, że to, że wykonaliśmy taki rodzaj pracy, fikcyjnie nas kosztuje 50% naszego przychodu, wrzucamy to w koszty i w rezultacie podatek płacimy od prawie dwa razy mniejszej kwoty. Teraz dla kogo coś takiego jest? Dla osób, które mają umowę zlecenie, umowę o dzieło, czy też umowę o pracę, skupmy się tu może najbardziej na tej umowie o pracę, które w trakcie swojej pracy wykonują działalność twórczą, która sprawia, że pojawia się utwór. I teraz jaki rodzaj działalności twórczej podlega pod te koszty i co to znaczy w ogóle utwór? Tu muszę posłużyć się ustawą o PIT, ponieważ lista rzeczy, która może lista ludzi, lista zawodów, którzy mogą skorzystać z tej ulgi, jest w miarę długa. Więc przede wszystkim chodzi tutaj o działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa. A to dopiero litera A, a mamy jeszcze kilka takich liter. Kto jeszcze może korzystać? Jaki rodzaj działalności? Działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej. Tu w ogóle jakie możliwości optymalizacyjne dla naszych posłów się niektórych otwierają. Nawet działalność cyrkowa, proszę Państwa, może podlegać pod 50% koszty uzyskania przychodu. Ale zostawmy tych nieszczęsnych posłów, cyrkowców, idziemy dalej.
dziedzina dalej, dyrygentura, wokalistyka, instrumentalistyka, produkcje audialne, audiowizualne, działalność publicystyczna, działalność muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej, działalność konserwatorska, a także działalność badawczo-rozwojowa, naukowa, naukowo-dydaktyczna, badawcza, badawczo-rozwojowa oraz prowadzona w uczelni działalność dydaktyczna. Bardzo dużo. To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa wykonuje którąś z tych naprawdę licznych działalności, to mam nadzieję, że albo już rozlicza sobie 50% koszty uzyskania przychodu, albo niedługo zacznie je rozliczać, bo te pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy z tego skorzystać i już podatek jest znacznie mniejszy. No ale to jest rodzaj działalności, którą my w ramach, znaczy to są czynności, które my musimy wykonywać w ramach naszej umowy o pracę czy umowie zleceniu, ale potem musi powstać jeszcze ten utwór. I teraz w jaki sposób ten utwór musi powstać, co musi zostać, co my rozumiemy w ogóle przez utwór. Więc to musi przede wszystkim być coś, co jest wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. To może być utwór literacki, publicystyczny, naukowy, kartograficzny, program komputerowy, cała rzesza informatyków, którzy niestety są na umowie o pracę i nie mogą być na ryczałcie ani na IP-boxie, nagle możecie skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Dalej, utworami są rzeczy plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, a także audiowizualne, w tym filmowe. Więc jeżeli w ramach waszej pracy powstaje jakaś literatura, publicystyka, program komputerowy, jakaś muzyka, jakiś dźwięk, jakiś obraz, w tym grafika komputerowa, bo zgodnie z naszym prawem grafika komputerowa również należy do sztuk plastycznych i to jest utwór plastyczny, jeżeli ktoś tą myszą coś tam smaruje na ekranie, więc wy również graficy komputerowi możecie skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. No dobra. Ale jakie są haczyki, jakie są problemy, bo to w podatkach niestety zawsze są problemy i zawsze są haczyki. Pierwsza rzecz, musicie mieć dobrą umowę. To nie jest tak, że macie umowę o pracę i nagle bierzecie sobie 50% koszty uzyskania przychodu i płacicie znacznie niższy podatek. W waszej umowie musi być rozdzielone, jaka część waszego wynagrodzenia to jest za waszą pracę, a jaka część to jest honorarium za tą waszą działalność twórczą. To musi być umiejscowione i wyraźnie napisane w waszej umowie o pracę lub w umowie zlecenie. Rozliczenie może być różne, może być na przykład godzinowe, że w zależności ile godzin przeznaczycie na działalność twórczą, no to tyle macie od tego tej części wynagrodzenia 50% kosztu uzyskania przychodu. To może być jakieś rozliczenie proporcjonalne, czyli na przykład 3/4 wynagrodzenia albo połowa wynagrodzenia jest poświęcona właśnie tej działalności waszej twórczej, w wyniku której powstają utwory, do których przenosicie prawa autorskie na waszych pracodawców, ale to musi wynikać z umowy. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Musicie mieć jakąś ewidencję. Na przykład, jeżeli to macie rozliczenie godzinowe i liczycie, ile godzin poświęciliście na pracę twórczą, a ile na zwyczajną, nietwórczą pracę, to musicie mieć tabelkę i codziennie na koniec pracy piszecie, no dzisiaj 5 godzin poświęciłem na działalność twórczą, pisałem jakiś moduł, testowałem jakąś bibliotekę, sprawdzałem jakieś środowisko, mówię tu o programistach, ewentualnie jeżeli jesteście, nie wiem, publicystą, dziennikarzem w jakiejś gazecie na umowie o pracę, jeżeli jeszcze to się zdarza, no piszecie, że przez 3 godziny pisaliście felieton, do którego prawa przenieśliście na waszego pracodawcę. Więc to musi wynikać z umowy. To jest pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie. To nie jest niestety tak, że cała wasza praca, z jednym drobnym wyjątkiem, jest działalnością twórczą, ponieważ dochody z tej działalności twórczej, z tych praw autorskich, nie wliczają się do minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że jeżeli macie umowę o pracę, to minimalne wynagrodzenie musicie mieć na umowie o pracę na standardowych kosztach uzyskania przychodu, a dopiero wszystko ponadto
możecie wrzucić w działalność twórczą, bo gdyby się okazało, że po odjęciu wynagrodzenia waszego honorarium za waszą działalność twórczą zostanie wam mniej niż płaca minimalna, no to wasz pracodawca okazałoby się, że płaci wam poniżej płacy minimalnej, a tak to nie wolno robić. W związku z czym, jak zarabiacie w okolicach minimalnej, to możecie o tej uldze zapomnieć. Im zarabiacie więcej, tym oczywiście w większym zakresie możecie z niej skorzystać. Ale też oczywiście nie bez przesady. Mamy limit 120 tysięcy złotych, co oznacza, że te zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodu nie mogą w ciągu roku przekroczyć 120 tysięcy złotych. Czyli jeżeli ktoś zarabia w przybliżeniu 270 tysięcy złotych na umowie o pracę, 30 tysięcy idzie jako kwota wolna od podatku, zostaje 240, tam 50% koszty uzyskania przychodu to jest 120%, to jest 120 tysięcy, tyle sobie wrzucacie w koszty, podatek płacicie od pozostałych 120 tysięcy, tak? Czyli z 200 w przybliżeniu, bo tam omijam zagadnienie składek, które jest zbyt skomplikowane, żeby je tutaj poruszać, bo omawiamy tutaj tylko proste sprawy, więc w przybliżeniu z 270 tysięcy płacicie w rezultacie podatek tylko od 120 tysięcy złotych, a od niego się płaci 12%, więc nie jest tak źle. 12% podatku od kwoty 270 tysięcy, to jeszcze 12% do 120 tysięcy, daje wam realne opodatkowanie na śmiesznie niskim poziomie. Niestety składki są liczone normalnie od tych 270 tysięcy, ale chociaż podatek liczycie sobie od znacznie mniejszej kwoty. Więc ta kwota to jest drugie ograniczenie. Niestety jest jeszcze jedno ograniczenie. Nie da się tego w sensowny sposób łączyć z ulgą dla młodych. To znaczy, jak ktoś ma mniej niż 26 lat i się uczy, to bardzo często ma umowę zlecenie. Dlaczego? Bo umowa zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia jest wolna od składek i od podatków do 85 tysięcy złotych. Ale ta ulga tak jest skonstruowana, że wchodzą w nią dochody z umowy o pracę, wchodzą dochody z umowy zlecenie, ale nie wchodzą dochody z przeniesienia praw autorskich. W związku z czym, jak macie mniej niż 26 lat, możecie sobie skorzystać z tej kwoty, wolnej dla studentów do 85 tysięcy, to możecie sobie wrzucić na umowie jako wynagrodzenie za pracę, a dopiero nadwyżka będzie korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Tych dwóch rzeczy za bardzo nie można łączyć. I jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałem, że prawie nikt, z jednym wyjątkiem, nie może całości swojego dochodu rozliczyć za pomocą tej ulgi. Ten jeden wyjątek to są nauczyciele akademiccy, ponieważ zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, każdy nauczyciel akademicki z mocy prawa całym sobą zawsze jest utworem. Więc jeżeli mamy nauczyciela akademickiego, profesora, adiunkta, jakiegoś doktora rehabilitowanego, który ma jakieś pieniądze na swojej umowie o pracę, to całość tego dochodu korzysta z 50% kosztu uzyskania przychodu. Czyli panowie profesorowie i panie profesorescy płacą podatek od dwa razy mniejszej kwoty. Chyba że nie są nauczycielami akademickimi, tylko na przykład są jakimiś pracownikami dydaktycznymi na jakiejś śmieciowej umowie zlecenie, wtedy niestety są rozliczani na zasadach ogólnych i nie są sami sobą z definicji z mocy prawa utworem, więc mają gorzej. Natomiast zachodzi taka fikcja prawna, że taki profesor, nauczyciel akademicki, to czy on jest na urlopie, czy on jest wykładowcą, czy ćwiczeniowcem, czy siedzi i się drapie po głowie, on cały czas całym sobą tworzy utwór i może dzięki temu korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Podsumowując, najczęstsze przypadki, jeżeli jesteście grafikami, jeżeli jesteście programistami, jeżeli coś tam piszecie, coś projektujecie, tworzycie jakąś pracę twórczą, to idźcie do swojego pracodawcy, powiedzcie mu, żeby to sobie wdrożył, żeby dostosował waszą umowę do rzeczywistości, żeby się z tej umowy wprost wynikało, że wy tworzycie te prawa autorskie, które potem przerzucacie na swojego pracodawcę, to będziecie płacić niższe podatki. Tylko jedna rzecz, jak wasz pracodawca zrobi to źle, jak skonstruuje wam złą umowę albo da zły wzór ewidencji, to niestety całe ryzyko ponosicie wy, bo to jest wasz podatek, to nie jest jego podatek. Dla pracodawcy absolutnie nic się nie zmienia. On dalej ponosi takie same koszty ZUS-u, jego całkowity koszt waszego wynagrodzenia ani złotówkę się nie zmieni. To, co się zmienia, to wasze wynagrodzenie netto, które rośnie. Więc jak w tych papierach będzie jakiś problem, to niestety wy będziecie musieli skarbówce zwrócić podatek wraz z odsetkami, które ostatnio zrobiły się dzięki inflacji bardzo wysokie, więc dopilnujcie swojego pracodawcy, tak żeby zrobił to dobrze.
To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.